Call of Duty jest na moim kanale już od roku, mimo tego, że kanał ma już 2 lata. Na moim kanale pojawiały się zarówno nowsze odsłony, takie jak Black Ops 3, World War 2 czy Infinite Warfare, ale także się pojawiały też i te starsze, jak na przykład World at War, Black Ops, klasyczne Call of Duty, no i wkrótce dzisiejszy gość tego odcinka. Więc, jak wiecie, dużo się działo. No i oczywiście, jeżeli chcecie koderski content i nie tylko, bo na moim kanale są też i inne gry, możecie zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco. Jeszcze tym bardziej dzwonek. No i zostawić łapkę dla każdego z filmów, jeżeli któryś z was spodoba. A jeśli chodzi o jakiś ekskluzywnego koda, no to znajdziecie go na DTube. A nazywa się Call of Duty Advanced Warfare. Zapraszam tam, bo w sumie można powiedzieć, że no wiecie, no co z tego, że jest racja, trwa tydzień, ale warto. A poza tym, no zarejestrujcie się na Steamit, bo no nie będzie problemu. Ach, już nie wspomnąc, że Avenged Sevenfold to droga moja ulubiona grupa zaraz po... Wiecie czym oczywiście. Ej, ale sama seria FPS do zespołu, który kiedyś grał Metalcore, a obecnie gra Trash Metal. Wytłumacz mi to, proszę. Już to wytłumaczam. W 2011 ukazała się piosenka I'm Not Ready to Die, pochodząca z mapki Call of Dead. A w 2012 pojawił się Carry On, który będzie oczywiście motywem tej serii. Na dodatek sam zespół potwierdził oczywiście, że pracują nad piosenką do najnowszej odsłony serii Black Ops, czyli naszej czwóreczki, na którą też się chce załapać i oczywiście wkrótce na kanale zawita. No, origin story kanału mamy już za sobą, przejdźmy jednak teraz do mięska, jakim jest oczywiście gameplay z gry Call of Duty Black Ops 2, czyli już domyśliliście się w większości przypadków, o jaką tu grę chodzi. Fakt, że w steelbooku i wersji po angielsku nie powinien być żadnym problemem. No chociaż tego steelbooka możecie zobaczyć na Instagrama. Na co oczywiście serdecznie zapraszam. Breathe, gotta breathe. Menendez! What the fuck are you doing? Practicing so hard. Está bien, I've been practicing so hard. ¡Melinda! Okay, okay. Search endlessly. Fight till we're free. Fly past the edge of the sea. No bended knee. Hey, old timer. You ready to rock? I'm ready to roll, baby! What the fuck? Oh, that shit? Dzień dobry, to licealnik Cisławek w Call of Duty Black Ops 2 na PS3. Gra dostępna na Xbox 360 i PC. Tak. Safety's on, dipshit.
Hey, old man. Was Raul Menendez here today? Sergeant Woods! Raul Menendez is the leader of Cortes Dia, and the most dangerous terrorist since Osama bin Laden. Fucking waste of time. Guy's a vegetable. Back off! All he said was, mi hermana. That's Spanish for sister, dipshit. You boys better get your shit together. He's gonna attack. If you have information about a threat to national security, you gotta tell us. Turn the camera on. Your old man. He's doing okay in Alaska. Fucking Hudson showed up. Dad, I'm scared. I need help. You're 7 years old, David. Stop acting like a baby. David, wait! Go back to the army, like you did when Mom died. Lieutenant Colonel North, NSC. You already know Jason Hudson. What are you doing here? Yesterday, Sergeant Woods led a covert team to take on an arms smuggling ring in Angola. This morning, we lost contact. So go get him, CIA. Why are you here? Castro and the Russians are all over Angola. We can't go in. The CIA have buried the mission. Woods and his squad no longer exist. We got whatever you need, Mason. Name it. David can stay with Jenny, like before. She loves having him. He'll be fine. Dad, you said you'd never go back to the army. You promised me. It's Uncle Woods, son. He'd do it for me. No okej. Okay. No pierwsza rzecz, którą tutaj zapomniałem włączyć jej napisy, bo niestety gra jest po angielsku. Ja mam egzemplarz wersji angielskiej. Okej, okay, co my tu mamy? Tak, no fabuła jest... No kontynuuje wątki z pierwszego Black Ops. Tak, tutaj... Jak widać, jest to chyba pierwsza gra z serii, która ma system wyposażania. Raczej zbyt dużo nie mogę nic zrobić, więc staję tylko zacząć. They found where I was being held prisoner with a spy satellite. One of them KH-9s. This baby, it shits out of film cannons for 12 miles up. A C-130 comes by, snags it at about 30,000 feet. This was not the digital age. This film had to be processed, analyzed, and delivered, all by hand. Our dog in the fight, this guy named Jonas Savimbi. You think I'm fucking nuts? This guy. No tak, tu mamy jeszcze starego znajomego Woodsa, który już jest stary. Co pojawia się jeszcze w teledysku Carry On? Leading a counter charge. He's got balls.
Okej, no pierwsze zdanie, co zrobimy, to oczywiście... Upsable. We have confirmation on his location. The Maltas have stopped. Here they come! Here they come, my brothers! Fight, my brothers! Okej. Druga część oczywiście kontynuuje wątki w niej. Tak, przydało się jedyne. Dobra, to jest marotę z lakowca. Kureczka. Ale może... Zdolamy. Zdolamy. Okej. No tak, jak na razie jesteśmy na czarów zajmowanych. Mamy... Dobra, czy do zabicia? Finish them!
victory has begun! Death to the MPLA! My friend from above! You killed many men today, huh? Yes! We all did! Where's Woods? The MPLA is not yet defeated. That's a very dangerous rescue, my friend! Where is he? He's being held captive by a Nicaraguan gunrunner. A very dangerous man! Where? About 2 miles north. He's on a transport barge on the Cubango River. He may already be dead. Let's go, Hudson! Aha, czyli tutaj już skrytali Woodsa. I was MIA in but your old man thought I was dead. After all that shit Kravchenko did to him. The numbers, Reznov being stuck in his head. He had no idea it was real. How the fuck could he? Kravchenko, when I sliced that bastard open, saved everyone's ass. But he comes through first. Boom. Welcome to the Hanoi Hilton. 6 months later, they shipped me over to Da Nang. And this fucking place made the Hilton look good. Lost 17 of my group. By 72, it was just me. I was not gonna die in a fucking swamp! No cóż, co dalej? The barge matches Smithy's intel! Woods should be inside! Bring us alongside, Hudson! Damn it! I'll go back to the fire! Na razie. Naszego wódca odsadzimy. Shit! We're going down! Just Jesus! Więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia!